Dawam, będę miała zamknięte oczy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Łukasz, jestem lekarzem i chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj o perypetiach kobiety w ciąży. Bo ciąża to taki okres najważniejszy w życiu kobiety. Trzeba pamiętać, że to też moment, kiedy właściwie Kopernik traci swoją wiarygodność, bo to Ziemia zaczyna krążyć wokół niej i jej przyszłego dziecka. Panie witam doktorze, Cię, Zasiu. Witam. Ślicznie wyglądasz tym brzuszkiem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja dzisiaj przełożę Pana teorię w praktykę. Troszkę obalę parę mitów. Przyszłam dzisiaj do Cooking Challenge, żeby pokazać, co to znaczy być w ciąży i jak mężczyzna może to odczuć na własnej skórze. Podejmuję wyzwanie. Zaczynamy. Łukasz, zaczynamy Twoje wyzwanie i zaczynamy od stylizacji, czyli od mojej działki. Jakbyś mógł tutaj wyciągnąć niespodziankę, którą fartuszek, tak. A tutaj tak. Co jest? No proszę, zapraszam, wyciągaj. Ja tego już nie udźwignę. A co to jest? Ciężkie. Mój drogi, szyłam to wczoraj w nocy, po nocy, mimo że tego już nie powinnam. To jest brzuszek ciążowy. Zgadnij, ile to waży. No, tak 6-7 kilo. Właśnie, jestem w 8 miesiącu, czyli dokładnie chciałam, żebyś odczuł, jak ja się teraz czuję. Wow. 6 kilo. I będziesz to miał dzisiaj na sobie przez cały czas gotowania, żebyś zobaczył, jak ciężko jest się poruszać. Czy mam to założyć? Odczuwasz pierwszą niedogodność kobiety w ciąży, że musi zmienić całą garderobę, przystosować. Czekaj, zobaczymy teraz, kto ma większy. Łukasz, może zaczniemy od piekarnika. Tak, zdecydowanie. Musimy stawmy piekarnik i wystawić. I chciałabym zobaczyć, jak sięgasz po te burę. Tego nie to upieczone, tylko to dalej. No, no zapraszam, jest, zapraszam. Nie jest to łatwe. Przede wszystkim jakoś mam wrażenie, że cały czas mi ten brzuch zjeżdża. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś szybszego porodu. Widzisz, uważaj na brzuch. Właśnie, teraz się musimy mijać. Jeszcze brakuje nam ziemniaków w lodówce. Jasne, zapraszam. No to... Bardzo chcę to zobaczyć, jak sobie poradzisz. Przetransportować. No i boczkiem. Wcale to nie jest takie łatwe, żeby się tu zmieścić, bo musiał tak rzeczywiście bokiem. Mój mały już się domaga jedzenia, więc dawaj na speedzie. No tak, nasze maleństwo muszą poczekać jeszcze chwilę. Że kobieta w ciąży, która nosi chłopca, nie odbiera jej to urody, a za to dziewczynko odbiera, więc u ciebie będzie dziewczynka. To bym bardzo chętnie dorzucił, bo uwielbiam morze sera pleśniowego. Panie doktorze, dobra, ja wiem, my kobiety w ciąży nie możemy jeść sera pleśniowego, ale... Słusznie. Ale kozi ser? No jak najbardziej, tak? Oczywiście, no że no tak. To super, dobra. Zosiu, ja się chyba poddaję. Nie wiem, czy w ogóle dałem radę. Nie poddawaj się. Ja uznaję test ciążowy za pozytywny. I cieszę się, że jako przedstawiciel wszystkich mężczyzn mogłeś troszkę odczuć, co to znaczy być w ciąży. I podołałeś temu ciężarowi. Natomiast ja nominuję 3 osoby. Mateusza Bogulskiego, Jędrka Dużyńskiego i Nataszę Rakowską. Mam nadzieję, że podejmiecie rękawice kucharskie i przyjdziecie do Cooking Challenge. A my sobie zjemy zupkę. Jasne. Próbujemy nasze cuda. No. Bardzo dobra.